Dobra. Siemanko ze strony Mafiolnika, ze mną dzisiaj jest... No dzisiaj... No dzisiaj ze mną Hubercik jest, dobra. Witam was w kolejnym odcinku po sąsiedzku. No, jesteśmy na Bolusiowie. V2, edit. Ja sobie takie Bolusiowo V2 mam takie normalne. I tam sobie jak chciałem, pograłem sobie tam chwilę i mi lagi zniknęły, tam takie trochę ścinało. I tak, dzisiaj sobie 60 zaprowadzę tutaj do sąsiada, bo będzie mi tu nową kabinę stawiać. Kurwa. Czemu mnie to nie wjeżdża? Nie da się nic... O, dobra. Dzisiaj zostawię sobie tutaj, bo powiedział, że mogę zostawić. On tu tam zrobi parę zmian. Mi tam porobi. No, mniej więcej coś będzie tak wyglądać. Elegancko tego. Jak ten. Jak pewnie chyba. O tak będzie. O. No, dobra. Także ja zostawię. To dzisiaj będę prasować belki u sąsiada, jadę właśnie moją sipmą i ściągnikiem. No to jedziemy, kurwa. Tam szykuj gdzieś tutaj z torka. Możesz przyczepę też prawie wziąć, bo ale tam nie wyjeżdżać, bo tam z trochę będę tutaj pobyluje, to na razie to się zrobi jakoś. I później podczepię sobie widełki, będę ci ładować później słoma. No tak, możesz jeszcze sobie poczekać, bo tam robię najpierw akcję, no. Jak już to później, jak będę wyjeżdżać, to wtedy byś to wtedy gdzieś możesz się szykować. Tu widzę, że zboża tu było dużo, coś nawożone w tym roku. No to kurde, jeden pasek już połowa prawie zapełniona. Aha, no, no dobra. A ja dzisiaj chyba jeszcze poza tym tym tutaj belowaniem to wezmę jeszcze sobie tam popryskam zboża tam, które jeszcze takie były w sumie w miarę takie zielone, dobre to. A nie, ja rozsiewacz mam, tu porozsiewam nawóz. Kurde. O, jednak ma... No, fajne. No. No to kurde, bo to z GS-u ojciec sprowadzał normalnie i mówił, że tak, że oni tam sobie nowsze takie pokupywali sobie lepsze, no to to z GS-u, a nie, kurde, bo to Sipma była już ostatnią prasą kupywaną. A to później to już zamykali te PGR-y tam, nie, w SKR-ach czy GS-ach? Nie, w SKR-ach pamiętam, że to ze SKR-u sprowadzał, bo to już zamykali i sprzedawali, bo co tam miało się już marnować, bo już nie ma takich, no. No, tam serwisowali, to kurde, ja ci mówię, to te PGR-y to miał, nie, SKR-y mówiłem czy PGR-y w końcu, kurde, bo oni się mieli, no, bo te SKR-y to zawsze mieli tam stacje konserwacji, zawsze to mieli, o kurde, że na głaz, wjechał na ten głaz, bo trzeba kiedy tego, Zdziśka to koparku weźmie to, bo to nie ma mowy, żeby to tutaj były te głazy.
albo trzeba do założyciela, kurde, wsi zadzwonić do Bolka i tam niech tam ogarnie jakąś ekipę. On tam znajomości ma przecież. No. Kiedy będzie cię naszła ochota, żeby kupić, to tam kogoś jeszcze znam we wsi. Taką zieloną, fajną ma. Nie, no gdzie, Zetor to z belarką jeździł taką. Mój na przykład u wuja była taka belarka, ale sprzedali, bo im się psuła za często. Wiesz o co chodzi? Tam się psuła, ale do Zetora, kurde, 77-11 szła. Kurde. I belowali kiedyś, a tak to już nie mają. Teraz to, kurde, proszą sąsiadów. Tam. Teraz tabela, żeby nie poleciała na posesję. Kurde. Nie zatrzymam tego. Nie poleci, kurde. Dobra, tam się nie pogniewa, weźmiemy ją. Najbardziej to trzeba uważać przy tych maszynach. Przy tych maszynach to zawsze trzeba uważać, bo tu nigdy tam, jak pracuje, to nigdy tego nie można tam włazić, bo to można sobie tylko już zginąć przy tym i później co będzie z tego. To słyszałeś te wiadomości o tych gospodarzach, o tych żniwach, o to wszystko, że to takie są przypadki, no. No, nawet na internetach to, kurde, wszystko powstawiają, żeby oglądali. No, możesz lecieć, bo tu już ostatni ten. O, kurde, czemu ja wcześniej sobie tego dacha nie ustawiłem, tylko tak jeździłem na lamusa. Jakiś takim słabym. Teraz to radyjko mam. O, ten luks, kurde. Kurde, ja zapomniałem tej opcji, że jest. No, gdzieś stajesz tutaj, ja muszę belarkę i zaraz widełami będę załadowywać. Dobra, to jadę. Tylko to, te burty zdejmij u góry, żeby nie było. No burty. No na ten. Tam jakieś opcje podobno są z tym, że można zdjąć. Czekaj. Ale nie. Chodzi o te górne, co ci wystają. Jak nie? U mnie widać, że wystają. Ty, to nie wiem. Coś się zlagowało. Ja też nie wiem, nie chcę wiedzieć tam. Dobra, belarka zostaje. Trzeba zamykać. Tego nie będę używać. Do tej mi tu ładuj, a
No, się załaduje. No, kurde, jedziemy, no. Ty, bo ja tu wjeżdżę. No. Oho, Forsznit. Polska legenda. Prawdziwe Niemiec. Jak? Jedziesz? Dobra. A tam. Kerchera to będziesz miał tu. A, dobra, teraz już nie widać tych. To dobra. Ty słuchaj, bo ja se ze szkoły wracam, mam pieniążki se wziąłem, bo już szykowałem się, kurde, że chciałem tak zjeść coś, to se poszłem na kebaba, ja se zamówiłem, później kurde wracam do domu, a matka i ojciec zdziwieni, że ja te z kebabem wróciłem. Chyba zdziwieni byli, nie wiem. Znajm, bla. Pojemność to jest potrzebna. Dobra. To na kostki nie ma. Ty, chyba ta przyczepa na belki nie jest przeznaczona. Bo te burty nie mają kolizji. Ale przesrany. Chyba, że to... Rozrzutnik. Ja mam autoszamkę, to uwierz. Ty czekaj, czekaj. O, wiem. Te takie fajne lizarda są, to one mają otwierane burty. I da się ładować normalnie. Czekaj. To tak będziemy ładować, o. Nie ma pasów. Na Allegro, kurde. Wszystko na Allegro. A Janusze Olix nie słyszałeś? Wow, LX to tam cała Polska po sąsiedzku. Kurde, o, jest, dobra. Mam pomysł. Mogłem sobie te kupić fajne te chwytaka. Ale pewnie by chwytak trochę był taki, o. Trochę trudności by było z chwytakiem, ale dobra. Tylko będziesz musiał... będziesz musiał powoli jechać, żeby te bele nie strącić. Wolniej trochę, ale nie, na razie nie, ale jak będziesz wracać właśnie, to wolniej jechać będziesz musiał. 5 bel było na tym polu, to tak średnio, ale już tam każdy ma swoje te areały. Dobra, powoli, nie katuj go. Ja mam wujka, który ma Zetora 70-11. Trochę starsza klasa.
ale kurde, rzadko takiego widać na wsi. No. No, a tylko świnie kupić musisz, to będzie kto obornik robić. Tak, ja tu ją zatrzymam. Podjeżdżę. O, to. To będę musiał z tamtej strony podjechać. Tam jest miejsce. Do tyłu trochę, do tyłu, bo to... Gdzie to? Stop. Dobra, jakoś chyba pójdzie. O ty. Zobacz, czy dobrze idzie, bo ja z pierwszej... A z pierwszego kierowcy robiłem, to nie widziałem. Zaraz, bo ja tu Bela jeszcze jest. Drzewa kolizji nie mają. No i dobrze, to jest plusik dla autora. Dobra, to piątą Belę biorę, bo ja ci będę rozładowywać, to jedziemy. Gdzieś tam z tyłu. No kurde. Kurde, uciekaj krowa. No. A pierdziele, dobra. Solona macie jadę. Co nie jedzie? Dobra, zaraz się weźmie. To gdzie tu zwalać się? Jedna... To jedną zaścielę dla świn wezmę. O! Weszła zaraz. Ty, faktycznie jedna Bela wystarczy i świnie zaścielone mają już. Dobra. To czekaj, mówiłeś, że jeszcze jedna ci gdzieś spadła. To czekaj, zaraz po nią pojadę. A, dobra, już widzę. Kurde, mi Bela spadła znowu. Dobra. Jadę. Wjeżdżam.
Kurczy byk. O, o. A co, przyczepy nie bierzesz? No dobra. To gdzie te belki postawić? Jeszcze raz, bo tu nie widzę. Przy płocie chyba. To pyszne. Oj. Że co? Już myślałem, że nie chciał odpalić. Układanie belek to jest kurde taka robota. Jak? Co nie? Co? A ja nie mówię, że jej nienawidzę. To jest kurde świetne, te koski to czasami mnie wkurzają, na przykład najbardziej to mnie wkurzają w 19, bo później nie ma co z nimi zrobić. Ale te belki to bardziej mi takie fajne, to taka fajna robota dla mnie jest to. Może ciebie wkurzają, ale mnie to sąsiad dobrze idzie. Już ci ułożyłem tu ładnie. No, nagrywam. Pięćset? To superanski, kurde. No, tam śniesus to pisał, widziałem. Ja myślałem, że tu mi kolega, kurde. Ale on trochę tak... Ale on tak i niech sobie wymyślił, że to kurde... Trochę mnie przypominało, że jakby to by mój był kolega, bo on... Bo to normalnie... Ale to nawet fajnie jest. On ma takie same normalnie zdanie o tych star... O tych polonezach, co ja normalnie. Polonez to dobry samochód, jak i duży Fiat i mały. No, polskie. No takie ło, ja tam duże Fiaty lubię, malucha lubię. Lubię też polonezy najbardziej i Żuka, a tam takie, co jeszcze takie starsze, takie Syrenki czy tam Warszawa, to nie bardzo takie są, bardzo takie o. Takie ło, takie trochę stare bardziej, no.
nie bardzo takie jakby współczesne. Aha. A bo to było kiedyś, to takie samochody robili, a teraz to inne są. Masz tu kurde, bele ułożone masz. Nie musisz, to kurde, przyjemność dobra. Ty. Lagi mnie biorą. Mi też właśnie. Tu już wiem przez co. Aha, sprzedaj to. No. To wiedziałem, kurde. Myślałem, że fajna takie lagi ma. Co? Wymienić dzisiaj tą kabinę? No nie wymieni. Na razie jeszcze nie wymienił, ale powiedział, że tu 3 peka mogę jego sobie wypożyczyć. Bo bym se nawóz chciał rozsiać. No to taki fajny, bez kabiny. No wiem, ale to kurde lejka ja mam to. Potrzebny mi do tego 3 pek bez belki jest. Fajnie, tak to się szybko odczepi tam. Zeter to tak do lejka takiego starego nie bardzo, ale tak 60 wziąć to wiesz jak jest. To te nasiona jeszcze będę musiał sobie kupić. Kurwa, kiedyś jeszcze było, teraz to jej nie ma. Ale kurde, jak ktoś se zachowa, zadba, to ma, bo go stać. Ja nie, ja rozsiać nawóz będę, bo to takie co trochę już prawie do rosy to tam. Prawie takie dojrzałe to ja będę rozsiewać to. Nawozu się trochę przyda. No to wiesz, to tak niedługo już prawie będzie to. To się zgłoszę. No tam rzepak mam jęczmień i pszenicę. Rzepak to na pryskanie, ale nie potrzebuję. Soja to trzeba będzie też skosić właśnie. To przyjdę z tym do ciebie. No. Jeden kawałek ziemi to na raz przyjazdu rozsiewaczem i już. Rozsiany nawet. Grzyby. To ja nie wiem jakie, bo tu obok mojego to kanie widziałem. No to raczej kanie są, bo to. Do schabowego. To trzeba usmażyć na patelni w jajku, w bułce i to wtedy dobrze smakuje. Jak moja mama robi. To luks, kurde. W tym roku jak się udały w lesie. Dobrze. To ja ci mówię to. Mua, bueno.
Takich we Włoszech nie znajdziesz. No ja tam... Na ryby. To tak samo jak mój brat lubi ryby. Mam dwóch wujków, co lubią na ryby chodzić, a mój brat też lubi na ryby. A mam jednego, co lubi sobie na grzybobranie chodzić. To ja z wujkiem takim też trochę chodziłem, potykanie tam, ale bardzo dobry był. A ty jesteś z którego województwa? Mazowieckie czy jakieś tam blisko coś? Podkarpackie? A, na Podkarpaciu gdzieś mieszkasz. Gdzieś... Ja Mazowsze. No Mazowieckie tam... raczej u góry gdzieś nad Lublinem. Obok Lublina i Podlasia. No ja byłem u nich. Na Facebooku miałem zdjęcia, kurde. Tam Andrzejem sobie jeszcze zrobiłem. Kurde. A teraz to jak dobre mają, kurde, marzenia się spełniły. Andrzej ma belarkę tura, jak to chciał. To kurde coś... Tylko coś mu spieprzyli tą 10-14. 10-14 Ursusa mu spieprzyli właśnie. No właśnie. Kurde, musi remontować. Najgorzej kurde mu zrobili, ta kabina spieprzona od dołu. Tam pokazywał. Że tam nic nie zrobili, tylko rdza chodzi. Nie malowali. Pierwszy sort. A ty? No, musimy się schować, bo to kurde mechaniczne to jest. Żeby rdzewka nie było. No ale pół metalu tam jest. W pół podłoga tych machin. A kurde, nie włączyło się rozsiewanie. To fajne to kurde 3P-ka ma zadbanego. Tego żółtego, fajnego. Ciekawe czy do sprzedania. No a tam Perkinsa. No fajny niby, bym chętnie chciał, ale no, 60 swoją mam, to co? Po co mi to niepotrzebny? Także wiesz, raczej bardziej to ty byś wziął, bo ty nie masz, to taka fajna jest. Za Valmeta. A ja bym to chyba trzy ciągniki bardziej miał. To tak bym zrobił, że na trzy ciągniki miał, kurde, i... się by zobaczyło. Możliwości jest wiele tam. Opchnąć można 60 już. Takie życie, ło. Kabinka też jakaś się znalazła, jakaś fajna. A to ta. Albo nie, to 60 to po co kabiny, jak to ona fajna, taka bez kabiny jeździć można. Thank you.
Także mnie dał, wypożyczył tam do czasu. Do czasu, aż tamta 60 będzie wyremontowana. Zrobiona, bo on nad tą pracą będzie tam siedzieć trochę. To sobie tą wezmę do stodoły, sobie wstawię. Kurde, on. Do... Ale on to kurde dba dobrze o nią. Tu filterek, kurde, olej wymienia. Widzę tych czerwony nowy. Paski, kurde, różne tutaj robi, fajne. No, to chyba następny odcinek tam będzie. Nie wiem, siano, kosy. Coś takiego. Się zobaczy, no. To chyba już koniec odcinka. Nie no, żniwa jeszcze nie, to sianokosy przed żniwami bardziej bym chciał zrobić, no. To chodź, tu się pożegnaj, bo już koniec odcinka robimy. No. Także myślę, że wam się dzisiaj podoba, w kolejnym się widzimy, no. Ze mną dzisiaj był Hubercik. Pożegnaj się. Kurde. Chyba gdzieś poszedł. Dobra. No to tyle w tym odcinku. Na razie, cześć i w ogóle pa.